Jaga Duga, Baga Dudi. A, przepraszam, z przyzwyczajenia. Spędziłem zbyt dużo czasu w Star Wars Outlaws. Tatooine, legendarna pierwsza planeta ukazana w Gwiezdnych Wojnach. W Star Wars Outlaws to z grubsza teren 6x6 km². Uznajmy, że 35 km². Gdy popatrzymy na trzy główne planety Star Wars Outlaws, to szare 3x3 km, Akiwe 4x4 i Tatooine 6x6, otrzymamy w sumie około 60 km² przestrzeni. I to bez wliczania rozległych labiryntowych miast i dwóch pobocznych miejskich planet, Kantoniki i Kijiri. Bez wliczania kosmicznej przestrzeni nad każdym odwiedzonym ciałem niebieskim. Jednym słowem, dostajemy ogromny świat do zwiedzenia. Czego innego moglibyśmy spodziewać się po Ubisoftie? Doszło jednak do niezwykłego rozrostu. Nawet przy bardzo ostrożnych wliczeniach Outlaws byłby w stanie 3 razy objąć mapę Far Crya 3, Far Crya 5 2 razy. Ale jednak Outlawsy są mniejsze niż mapy z Assassin's Creed Origins, Odyssey i z legendarnie ogromnej Valhalli. Ale dość tych wyliczanek na start. Gdybyśmy narysowali wykres otwartych światów Ubisoftu tak między 2017 a 2021 rokiem, doszliśmy do granicy strawności Ubisoftowej koncepcji. Być może byłoby to przesadą, ale niewielką, nie tak jak świat Valhalli, że pomysł na coraz większe światy zderzył się ze ścianą sensowności otwartych światów. Co Outlaws mówi o podejściu Ubisoftu do otwartych światów w 2024 roku? Jaka jest cena tego ogromnego świata Star Wars Outlaws? To pierwsza gra Ubisoftu na licencji Gwiezdnych Wojen. To pierwsza od lat gra Star Warsowa, której bohaterką nie jest ktoś wrażliwy na moc. To pierwsza gra ze świata Gwiezdnych Wojen, która oferuje tak duży otwarty świat dla jednego gracza. Tak właśnie w ten sposób wyminąłem temat MMO. W dużej mierze to, jak skonstruowany jest otwarty świat Star Wars Outlaws, determinuje to, jak odbierzecie całość gry. Star Wars Outlaws to gra sprzeczności, chyba świetnie oddająca stan, w którym jest dzisiaj marka Gwiezdnych Wojen. Kosmiczna baśń dla całej rodziny stała się bastionem dla starzejących się odbiorców. Opowieść o jednoznacznej walce dobra ze złem ma spełniać dzisiaj standardy prosto z Gry o Tron, ukazując moralnie dwuznaczne postacie i trudne wybory. Yeah, sure. Co więcej, marka niegdyś w postaci filmowej obecna zaledwie w 3 filmach, dzisiaj ugina się pod natłokiem treści. Projektanci ze studia Massive Entertainment otrzymali wręcz szalenie trudne zadanie, by ukazać Gwiezdne Wojny właściwie na nowo. Stare wątki w nowym kontekście albo nową wrażliwość w estetyce filmów z przełomu lat 70. i 80. Ta fryzura Kay, ach, piękna sprawa. I wszystko to jeszcze przy spełnieniu Ubisoftowego schematu otwartego świata jako gry angażującej mocno na długie godziny. Zwiedzając kolejne planety, sunąc po pustyni, sawannie czy deszczowej dżungli, trudno nie docenić rozmachu wizji pod względem wizualnym. Twórcom udało się kapitalnie pokazać nowe miejscówki, ale też znane miejsca, bez jednak tego nagminnego w naszych czasach bazowania tylko na nostalgii i odniesieniach do przeszłości. Tak możecie zobaczyć zamrożonego Hana Solo. Tak odwiedzicie kantynę w Mos Eisley. Ale obok tego zobaczycie widoki, które zaprą wam dech w piersi. Tylko czy jesteście gotowi też na widoki nieco bardziej klaustrofobiczne? Outlaws ma w sobie te dwa wilki. Z jednej strony rozmachu wizji otwartego świata, z drugiej konieczność przekradania się na tyłach wroga przez różne wąskie przejścia, jaskinie i wraki. Nie da się mówić o otwartym świecie Outlaws bez namierzania wszystkich konwencji, wszystkich doświadczeń, z których korzystali projektanci. Kiedy pojawia się jakieś odniesienie, chcemy wskazać palcem i krzyknąć, żeby udowodnić, że zrozumieliśmy odniesienie do oryginalnej trylogii. Chcemy kiwnąć do twórców ze zrozumieniem, niczym Robert Redford. Swoją drogą, jego rodzina w tym filmie zostaje później zabita. Teraz już wiecie. Wracając do konwencji, Outlaws to bardziej Watch Dogs niż Assassin's Creed. Z tworkiem Nixem przełączamy zdalnie różne wajchy, dziwną konsolą hakujemy przejścia, kamery, wieżyczki. W innych wypadkach aż prosi się o nawiązania do ostatnich części Uncharted i tych wyjątkowych sandboxowych etapów, w których poza misją fabularną mamy kilka gratów do zebrania. Z Uncharted mamy też mnóstwo sekwencji archeologiczno-awanturniczych, tyle że zamiast skarbów piratów zbieramy skarby po kosmicznych piratach w pewnej mierze. Mimo to wszystko na start wskazuje, że Outlaws będzie powtarzało w otwartym świecie wszystkie błędy Ubisoftowego projektu. Kiedy w końcu lądujemy na Toszarze, księżycu nie planecie, ale nie wnikajmy tutaj za nadto w szczegóły, zostaniemy zaatakowani przede wszystkim przez pytajniki na kompasie. Wyłączcie kompas.
Serio, pod pytajnikami kryją się posterunki, bazy, miejsca ogólnie ciekawe, czyli posiadające jakiś sens gameplayowy. Nieraz ten sens i waga miejscówki mierzone są liczbą skrzynek skarbów. Opuszczona farma to przeważnie jedna skrzynia, potężna baza Imperium 4. Wiecie, o co chodzi, znamy to z Far Cry 6 i z Valhalla. Tyle, że jeśli ruszycie w otwarty świat, aby zrobić go od razu na 100%, tak możecie się zdziwić. Pierwsze, na co zwrócicie uwagę, to brak jakichkolwiek granic sektorów. Od czasu Assassin's Creed Origins światy Ubisoftu coraz mocniej skręcały do rozwiązań prosto z MMO, z regionami o przypisanej mocy przeciwników. Ubisoft, wprowadzając Asasyna do otwartego świata, przesunął go w kierunku RPG. Trudno zrobić czystą skradankę w terenie niezabudowanym, więc treścią miały być skarby, questy, jacyś specjalni przeciwnicy do zabicia, kolejne mikroposterunki do oczyszczenia, by zebrać złom. Ale czy to na pewno były poboczne działalności? Przestoje między misjami fabularnymi nieraz spowodowane były właśnie niczym innym, jak brakiem odpowiedniego poziomu doświadczenia. Wymuszało to na graczu grind, sprzętu, punktów doświadczenia, pobocznych questów. Mapa upchana pytajnikami tak naprawdę była częścią tego projektu pseudo-RPGa. Co jednak wyróżnia Star Wars Outlaws, to właśnie ostateczne zrezygnowanie z całej cyfrowo-levelowo-damage'owej bzdury. To ciekawy zwrot akcji po epoce Far Cry New Dawn, Far Crya 6 i Assassinów Origins, Odyssey i Valhalla. Teraz projekt świata jest mniej sztuczny. Oznacza to, że otwarty świat musiał zostać skonstruowany inaczej. Projektanci wiedzieli przecież, gdzie jest siła Gwiezdnych Wojen. Nieraz w brutalnym montażu, który rzuca odbiorcom po kolejnych planetach. Ten efekt przechodzenia obrazu jednego w drugi, bez pitolenia. Było Tatooine, jest Naboo, nagle kosmos, jakaś baza. Dzieje się. Star Wars Outlaws to, jakby nie patrzeć, pierwszy kosmiczny otwarty świat Ubisoftu. Do tej pory wszystkie Star Warsowe gry korzystały z lokacji niczym Lucas w filmie. Przerzucały nas między planami i sceneriami, aby zaskoczyć nas masą widoków i spektakularnością wizji. Od serii Jedi przez Kotora po nową serię Jedi, lokacje ostatecznie były na tyle małe, że fabuła szła do przodu na równi z nowymi miejscówkami. I właśnie to, że w Outlaws nie ma tej całej RPG-owo-cyfrowej nadbudowy, to dobra decyzja dla widowiska i jego płynności, ale też wiarygodności. Nie spotkamy tak samo wyglądającego szturmowca, który wytrzyma 5 headshotów zamiast 2. To po prostu będzie inny typ przeciwnika. Super szturmowiec. Jest tu pewien paradoks, bo mogłoby to oznaczać, że w takim razie możemy w tej grze zrobić wszystko od samego początku. Ubisoft po drodze już zdał sobie sprawę, że musi trzymać jakoś wątek główny pod kontrolą. Czasem wypadało to dość niezdarnie. Far Cry 5 na pewnym etapie podbijaliśmy wskaźnik oporu w prowincji na tyle, że wymuszony był postęp misji fabularnych i na przykład siłowo trafialiśmy w ręce kultystów, ale też gracze wyczaili, że ten system da się oszukać i uwolnić całe hrabstwo bez właściwego wykonywania misji. To jest pewien problem. Nic dziwnego, że świat Outlaws czasami wydaje się być szalenie znajomy, a momentami jak przygotowany przez kompletnie inną korporację, która tylko czerpie co najlepsze z gier Ubisoftu. Właściwie można by przygotować bardzo długą listę sposobów, jak gra zachęca nas do ciśnięcia misji fabularnych. Przede wszystkim na ścieżkę fabularną kieruje nas niemożliwość zrobienia lokacji od razu na 100%. Możliwości w otwartym świecie są zależne od postępu w fabule, niczym w Horizon Forbidden West. Pewnych gadżetów nam po prostu brakuje, by na przykład usunąć jakąś ścianę, przeładować generator. Co więcej, sama względna moc bohaterki powiązana jest z dostępem do ekspertów, którzy odblokowują kolejne perki oraz nowe narzędzia, potrzebne do dogłębnej eksploracji. Gra dość powoli wprowadza kolejne umiejętności bohaterki, to też przeczy ogólnym doświadczeniom z ostatnich gier Ubisoftu. Bajek w Origins od razu właściwie potrafił zabijać po cichu, strzelać z łuku i używać różnych rodzajów broni. Kay jest bardziej jak Ezio z Assassin's Creed 2, dopiero wspina się w hierarchii świata, a to, co potrafi postać, jest determinowane nie przez level czy damage, a przez kolejne narzędzia, przez co gra może nawet stać się łatwiejsza w drugiej połowie, bo mamy więcej narzędzi. Narzędzia zaś służą bardziej do łotrowskich sztuczek niż do głośnej eliminacji. Oczywiście twórcy nie po to robili otwarty świat, abyśmy go nie zwiedzali. Przecież rezygnacja z elementów RPG-owych, na przykład rekomendowanego poziomu expa do wykonania misji, sprawia, że właściwie nic nie stałoby na przeszkodzie, by wykonać wszystkie zadania fabularne w ciągu liniowej kampanii. Gra pozornie wydaje się też otwierać po około 10 godzinach i wtedy pozwala latać dowolnie po znanych nam systemach. Ale oczywiście pojawiają się problemy fabularne i wymuszone przestoje. Na przykład
przykład, nie możemy wylecieć z powrotem w kosmos, dopóki nie wykonamy kolejnego szeregu ulepszeń powiązanych z pomniejszymi zadaniami. Poza tym olanie eksploracji oznacza też brak zaawansowanych gadżetów jak bomb dymnych, co utrudnia skradanie i wiadomo, w taki mniej lub bardziej subtelny sposób koło się zamyka. Ta pętla eksploracji i fabuły nie zostaje właściwie nigdy przerwana. Nieraz twórcy brutalnie misje na jednej planecie kończą wymuszoną podróżą w kosmos, abyśmy nie przywiązywali się za bardzo do czyszczenia tej konkretnej jednej mapy. No właśnie. Czyszczenie mapy. Wspomniałem o całkiem sporych trzech głównych planetach, ale odchodzą one od ciągłego rozpraszania gracza pytajnikami, szczególnie jeśli wyłączy się kompas, co nieustannie polecam. Pamiętajcie, wyłączcie kompas. W każdym z tych biomów jest sporo niewykorzystanej przestrzeni. Można powiedzieć, że jest wręcz bardziej realistycznie niż w takich RPG-owych asasynach. Odległości między atrakcjami są większe. Niektóre miejsca są powiązane na tyle z questami, że nie mamy co w nich szukać bez uruchomienia odpowiedniego zadania. Granie bez przyczyny mocny nacisk stawia też na cudaczny ścigacz. Stąd długie tunele, rozległe krajobrazy. Są takie miejsca, że pewnie na kilometr kwadratowy przypadają może z 2-3 atrakcje. Punktów szybkiej podróży też jest niewiele, więc podróżując między nimi poznajemy lepiej skróty, najlepsze trasy. I miejmy jasność, pokonujemy te trasy przede wszystkim po to, aby w jakimś ośrodku, w jakiejś bazie coś zhakować albo coś ukraść. Zhakowanie to kradzież danych, więc właściwie wychodzi na to samo. Ogólnie nasza przestępcza działalność sprowadza się do wykradania czegoś. W świecie, w którym informacja jest więcej warta niż niejeden kosmiczny okręt, gra nagradza zatrzymanie się zadań i celów. Tu nie wysadzamy w powietrze instalacji Imperium, to nie jest gra o rebelii. Przez to jednak jest mocny nacisk na zbieractwo wszelkiej maści. Zbieramy zasoby, stroje, jakieś dyski z danymi. Przez to, że rozwój postaci zależny jest od wykonywania pewnych czynności i od kończenia misji, w świecie nie znajdziemy od tak czegoś, co byłoby dla nas naprawdę interesujące z perspektywy gameplaya tu i teraz. Nie znajdziemy na przykład lepszej broni. Ludzie z Massive zrobili grę wręcz przeciwną Division. Tam otwarty świat był ściśnięty, bo nie pozwalał na używanie pojazdów. Powtarzalność sprowadzała się do powtarzalności walk. Nagrodą były za to losowe nagrody i sama płaszczyzna strzelankowa potrafiła wciągnąć na dziesiątki godzin. Outlaws za to ma ogromne przestrzenie, które kuszą widokami, ale nie zawsze czymś mechanicznie istotnym. Tu nie ma niespodzianek jak w Elden Ringu, gdzie na przykład znajdziemy przedmiot, który ma jakieś dziwaczne użycie. Tutaj raczej polujemy na skarby, które pozwalają nam odblokować kolejne umiejętności albo znaleźć przedmioty nieznacznie zmieniające to, jak postać się zachowa. Co więcej, wielokrotnie gra karze nas za działanie głośno. Nie możemy też oczyszczać świata z wrogów. Jest oczywiście pewna hakerska pętla rozgrywki. Jeśli najpierw zakradniemy się na przykład do bazy Imperium, tak możemy wyłączyć alarmy, przejąć wieżyczki i doprowadzić do podkopania obrony, tak aby wychodząc z kompleksu rozwalić bezkarnie wszystkich szturmowców, których wcześniej musieliśmy unikać. Jest to całkiem satysfakcjonujące. Gra jednak stawia, jak wspomnieliśmy, na wykonywanie zadań i czuć, że w drugiej połowie gry bohaterka radzi sobie z tym coraz lepiej, a także gracz uczy się pewnych schematów. No właśnie, schematy. Niestety gra nie potrafi do końca oderwać się od ubisoftowych, grindziarskich rozwiązań. Kluczowym elementem całej koncepcji Star Wars Outlaws jest pozycja bohaterki w półświatku galaktyki. Każde zwiedzane większe miasto, planeta, a nawet przestrzeń kosmiczna ma wydzielone tereny frakcji, cztery przestępcze syndykaty i Imperium. Przeważnie na start musimy ostrożnie poruszać się po terenach tych frakcji do czasu, aż zbudujemy u nich odpowiednio wysoką reputację. Im lepsza reputacja, tym na więcej możemy sobie pozwolić. Szkoda, że ta mechanika nie wymusiła kolejnych zmian w systemach otwartego świata. W Outlaws niby nie wszystko powinno być naszym celem. Na przykład może nie chcesz psuć kontaktów z jakimś kartelem dla byle kilku skrzyń na ich terenie, ale gra nie potrafi oderwać się od tej ubisoftowej listy do odhaczenia. Mapa pokazuje nam, ile skarbów jeszcze pozostało na danym terenie. Zachęca jeszcze do żonglowania reputacją. Na terenie jednej frakcji znajdziemy informacje dotyczące czegoś, co znajduje się na terytorium innej. Misje fabularne niby utrudniają też próbę ugłaskania wszystkich syndykatów naraz. Dochodzi do tego oczywiście zawsze podejrzliwe Imperium. W kluczowych misjach pewne wybory sprawiają, że znowu jakaś frakcja będzie na nas patrzyła spod łba. Stop that behavior.
a przynajmniej tak powinno to działać w teorii. Z czasem pojawiają się generowane proceduralnie zlecenia na potrzeby tylko jednej frakcji, więc netto możemy wyjść całkowicie na plus. Prowadzi to do pewnego zderzenia. Czynności w otwartym świecie mogą służyć temu, by podkopać pewne fabularne decyzje, które na pierwszy rzut oka wyglądają dramatycznie. Kiedy w czasie misji fabularnej decydujemy o jakimś kluczowym przepływie informacji, to zyskujemy punkty u jednej organizacji, a tracimy je u kogoś innego. Okazuje się, że grindem możemy poprawić relacje ze wszystkimi. Podobnie gra ostatecznie nie chce wkurzyć gracza, a właściwie jakoś konkretnie go ukarać w otwartym świecie. Śmierć czy też aresztowanie z rąk Imperium kosztuje kredyty, ale możemy je odzyskać, hakując odpowiedni terminal. Stąd nagle na przykład do kieszeni wróciło mi 3000 kredytów. I niestety to zarządzanie reputacją poprzez realizację losowo generowanych misji jest prawdopodobnie tą jedną mechaniką za dużo. Inna firma zobaczyłaby może potencjał w kampanii, którą gracz będzie chciał przejść kilka razy, aby zobaczyć przeróżne warianty fabularne, zależne od tego, jaką mamy reputację w świecie. Tutaj otwarty świat ciąży ku jednej, a poważnej konsumpcji na kilkadziesiąt godzin. Ciąży mimo wszystko ku wymaksowaniu wszystkiego za jednym podejściem. Dopiero w tym momencie na jaw wychodzą klasyczne problemy struktury opartej na questach instancjach, obciążonych jeszcze przez generowane zadania. Co z tego, że w trakcie zwiedzania świata znajdziemy na przykład wrak w jednym zakątku kanionu na Tatooine? Krótka sekwencja prowadzi nas do ślepego zaułka, dopiero później okazuje się, że to część questa. Co gorsza, takie fabularne miejsca mogą stać się też terenem misji generowanych automatycznie. 3 razy wylosowało mi zadanie w tej samej imperialnej lokacji pod rząd. Raz było wykradnięcie czegoś z kieszeni oficera, innym razem zhakowanie terminala, później znowu zhakowanie tego samego terminala. Ale podobny problem jest z większymi posterunkami i bazami. Czasem prowadzi nas do nich pogoń za skrzynką, a później okazuje się, że poboczne zadanie będzie wymagało od nas wkradnięcia się tam po raz kolejny, albo zabicia wszystkich i utraty reputacji. Kiedy my wchodzimy do takiej bazy, a może dzielnicy wrogiej nam frakcji, to wychodzą za to na jaw kłopoty projektu świata. Skradankowość staje się dość monotonna. Efekt eksploracji jako poszukiwania niespodzianek zamienia się w karę. Co więcej, Star Wars Outlaws momentami wydaje się grą, która nie czuje się najlepiej jako strzelanka czy gra akcji, trochę jak GTA, która do 5. części tak naprawdę element strzelankowy traktowała jako jeden z wielu fragmentów całego doświadczenia. Różnorodność morderczego sprzętu w Outlaws jest niewielka, bo większość broń podnosimy po pokonanych przeciwnikach. Fajny jest jednak ten kontrast między naszym blasterem a karabinem blasterowym szturmowców. Czuć moc. To znaczy chodzi mi o moc pocisków, a nie moc jako moc. W tej grze nie ma mocy w rozumieniu Star Warsowej mocy. W małych dawkach te sceny akcji są świetne, niczym sceny blasterowych strzelanin z Nowej Nadziei. Swoją drogą tych scen w filmie naprawdę nigdy nie było zbyt dużo. To w takim razie czym naprawdę jest otwarty świat Star Wars Outlaws? Króciutka odpowiedź. Kompromisem między hołdem dla starej trylogii Gwiezdnych Wojen, a próbą zrobienia czegoś nowego pod pieczą Ubisoftu. Podróż na Tatooine można uznać za pójście na łatwiznę. Znowu ta cholerna pustynia, a jednak kiedy tam wylądujemy, czujemy się jak w domu. Tylko którego zakamarki możemy lepiej przebadać. Absolutnie nie można narzekać na różnorodność widoków. Grabimy farmę wilgoci, na której wychowywał się Luke Skywalker. Niestety po tragicznie zmarłej rodzinie pozostał jedynie szary szalik dla Nixa i trochę gratów. Dorobek życia. Ale być może Luke Skywalker wziął wszystko, co było mu potrzebne przed wejściem na Sokoła Millennium. Można by to jakoś wytłumaczyć. O nie, wujku Ben, musimy wrócić. Zapomniałem mojego ulubionego szarego szalika. Kiedyś byśmy szaleli na punkcie tej gry, na punkcie jej otwartego świata i dużych, pięknych lokacji. Bo Outlaws robi coś wyjątkowego dla gier Star Warsowych. Pokazuje życie codzienne na zadupiu galaktyki. Bo czy widzieliście kiedyś kosmiczny kibel? Tego nie było w scenach w Gwiezdnych Wojnach. Czy na pewno projekt tej toalety uwzględnia możliwości wszystkich ras?
Zabawne, że doszliśmy do takiego poziomu rozwoju gier AAA, że dzisiaj może nie robić wrażenia stworzenie scenek rodzajowych w grach. Po prostu oczekujemy, że w otwartym świecie postacie będą siedziały w knajpach, przechadzały się po ulicach. A jednak przy Star Wars Outlaws, przez to, że to pierwsza tak ładna gra z otwartym światem w tym uniwersum, potrafiłem się poczuć, jakbym dostała wgląd w kulisy wyjątkowego spektaklu. Gwiezdne Wojny w postaci filmowej stosowały ostre cięcia. Lucas wyrzucił nawet z Nowej Nadziei sceny życia codziennego Luka na Tatooine. Niczym mity czy baśnie, Gwiezdne Wojny skupiają się na dzianiu się, na czymś niezwykłym, a nie codziennym. Tylko dla kontrastu zdarzały się niecodzienne sceny. Luke pijący niebieskie mleko, w ataku klonów Obi-Wan udający się do restauracji. Ośmielę się powiedzieć, że Outlawsy biją rekord, jeśli chodzi o liczbę scen jedzenia w świecie Gwiezdnych Wojen. I mi burczy w brzuchu, bo jestem bardzo głodny. Z Nixem dzielimy się co bardziej smakowitymi kąskami. Bywalcy knajp pożerają dziwne rzeczy z talerzy. Na tyłach załoga zasuwa w ukropie. Oryginalna trylogia filmowa to także kapela z kantyny i jakże zabawne otoczenie Jabby. W Outlaws podobnie. W różnych melinach i w różnych knajpach grają różne kapele, różny repertuar. To jest bomba. Za każdym razem cieszyło mnie, jak ktoś grał na jakimś dziwnym instrumencie. To, co było tłem w Gwiezdnych Wojnach, tutaj możemy wyciągnąć na pierwszy plan, przyjrzeć się uważniej. Radość z oglądania różnych zakamarków świata nie sprowadza się tutaj tylko do odhaczania czegoś, choć oczywiście są poukrywane skrzynie. Wiadomo, nie wiem na ile pamiętacie to pierwsze wrażenie z Assassin's Creed 2, kontaktu z nietypowym podejściem do projektowania gier. Historyczne, renesansowe Włochy, tego nikt nie robił. Star Warsy oczywiście od lat prosiły się o takie podejście. W momencie, kiedy do tego doszło, pewne schematy otwartych światów są już czytelne, ale konkretna wizja nadal potrafi robić wrażenie. Przyznam, że na mnie zrobiła. To, co Lucas uciąłby z filmu, tutaj możemy bardzo dokładnie obmacać. Jeśli zaakceptujemy niezmienną teatralność, to docenimy mnóstwo scenek, samo bogactwo szczegółów. A to Jawowie sobie coś dłubią, droid szoruje podłogę, Trandoshanin odsypia ciężką zmianę na tyłach knajpy. No i wszędzie są śmieszne stworki. Ten materiał trafił na kanał już po upłynięciu embargo na recenzję i wiem, jaki jest rozstrzał ocen. Sam grając w Outlawsy, zadałem sobie pytanie, jak nie ocenić tej gry cynicznie, jak pozwolić sobie rzeczywiście skonsumować ten otwarty świat w nieco inny sposób. Outlaws prosi się o wejście w ciemno. Oczywiście po tym, jak zobaczyliście ten film, to tego już nie zrobicie, ale starałem się uchronić was przed ukazaniem różnych niespodzianek. Kiedyś nikt nie spodziewał się tego, czym będą Gwiezdne Wojny. Jako dzieciaki chłonęliśmy każdy kadr, postacie przewijające się w tle. Konsumpcja gier w wielu wypadkach zmierza dziś zaś do optymalizacji. Buildów, kolejności przechodzenia misji, balansowania eksploracji z wątkiem głównym, optymalizacji czasu spędzonego na rozrywce. Pamiętajmy, że otwarte światy powinny być przede wszystkim rozrywką, a nie pracą. To znaczy, dla mnie ten materiał był pracą, ale to się nie liczy. Dzięki graniu przed embargo miałem ten przywilej grania w Outlawsy z czystym kątem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać i nawet nie zakładałem, że będę grał w tę grę, gdyż oczywiście miał się nią zająć Arash, ale pojechał na urlop. Outlawsów nawet nie miałem na celowniku, a przypadkowo dałem się wciągnąć. Nie wiedziałem, kto będzie odpowiadał za kolejne zdolności Kay, jakie umiejętności staną się dostępne, w jakiej kolejności przechodzić planety. Jeśli chcemy w pełni docenić eksplorację, też powinniśmy pozwolić sobie na wejście w tę grę w ciemno, czyli na eksplorację mechanizmów. Star Wars Outlaws oferuje świat z pewnością nieperfekcyjny, ale w różny sposób starający się zarówno odpowiedzieć na nostalgię, jak i zbudować coś nowego. Na każdy sukces przypada tu jednak jakaś porażka czy niedoskonałość. Wszystkie proceduralnie generowane misje i wydarzenia mają przykryć statyczność świata, ale przykrywają też kwestie reputacji, bo nieskończone zlecenia pozwalają łatwo wykorzystać ten system na własną korzyść, a właściwie całkowicie go wyminąć. Gra jednak dobrze wie, co robi, przekierowując naszą uwagę na wątek główny, rozbity na wiele questów związanych ze zbieraniem szelmowskiej ekipy. Nieraz jest to kompletnie niespodziewane skierowanie na tory, z których nie możemy zejść przez dobrą godzinę gry, a na końcu tej podróży będziemy już na innej planecie. Obok tego gra potrafi budować mikroscenki i mikromotywacje, które wykraczają poza RPGowe plus 100 XP, plus 2 damage'a, plus 0,5% szansy na krytyka. Mnie naprawdę wkręciła opcja, co jeśli zdobędę maksymalną reputację u Jabby. Uwierz, mamy Gucci rankę ogólną. Kto nie chciałby mieć takiego szefa?
W grze sporo jest miejsc, w którym bohaterka może usiąść i popodziwiać widoki. Twórcy rozgrywają tak ambient świata. I faktycznie jest na czym zawiesić oko. Kiedy ostatni raz naprawdę doceniliśmy, jak fantastycznie dzisiaj wyglądają otwarte światy w grach? Jak obudzić swoje wewnętrzne dziecko, które ucieszy się na widok podwójnego zachodu słońca na Tatooine bez żadnej sztucznej nagrody? Cykl dnia i nocy na Tatooine to jest nasza nagroda. Tak jak ten podwójny zachód słońca, Star Wars Outlaws to zaskakująco dobra gra.